Dzień dobry, witam Was. Witam Was na lekcji techniki, a dzisiaj tematem naszych zajęć będzie wymiarowanie rysunków technicznych. Wymiarowanie jest bardzo związane z tym, co do tej pory się uczyliśmy, czyli z rzutami. Jest jakby część dalsza tych wszystkich działań, które są właśnie związane z rysunkiem technicznym, no, które w efekcie mają doprowadzić do wykonania jakiejś rzeczy, jakiegoś przedmiotu, czegokolwiek. I tak jak powiedziałem, do tej pory poznaliśmy zasady rzutowania, natomiast po co się wymiaruje rysunki techniczne? No, jeżeli już wiemy, jak jakiś rysunek wygląda, to się szybko cofnę, na przykład tutaj, prawda, wiemy, jak to wygląda z boku, z góry i z przodu, tak? To teraz oczywiście ważne jest, o, tutaj też mamy taki fajny przykład, tutaj też ważne jest, żeby teraz to wykonać, żeby wiedzieć, jakie to będzie miało wymiary, czy to będzie rzecz jakaś malutka, czy duża, czy to będzie jakaś zabawka, przedmiot, czy to będzie mebel, czy coś też znacznie może i większego. Dlatego wymiarowanie techniczne oczywiście kieruje się pewnymi stałymi zasadami. Podobnie jak w rzutowaniu, są one uniwersalne. To znaczy stosuje się je w każdym kraju. No, po to właśnie, żeby one były czytelne. Tak? Nie tylko u nas w Polsce, ale gdzieś za granicą. Jeżeli ktoś dostanie taki rysunek techniczny, to od razu wie, wymiarowany, to już wie, o co tu chodzi, jakie wymiary są. Te zasady, ja tu sobie przygotowałem taki fragment prezentacji. W zasadzie przygotowałem sobie zdjęcia z tej prezentacji. Będę się tutaj troszkę tak przenosił raz do podręcznika, raz do tych zdjęć. Tutaj zresztą macie napisane, macie tutaj te rzeczy bardzo dobrze też wyjaśnione. Będziemy je sobie tutaj właśnie omawiać. I od czego zaczynamy? Pierwsza rzecz to jest taka, że są to wymiary rzeczywiste. Jeżeli się jakiś przedmiot wymiaruje, może przełączę, właśnie podajemy wymiary rzeczywiste. Znaczy, jeżeli coś ma długość na przykład 5 metrów, to na tym rysunku technicznym ten wymiar musi odpowiadać na przykład tym 5 metrom, tak? 10 centymetrom. Podaj rzeczywiste, nie takie, jakie są na kartce, jakie narysowaliśmy. Druga rzecz, wymiary podaje się w milimetrach. I od razu przy tych liczbach nie podaje się jednostki. Ona jest po prostu niepotrzebna, bo wszyscy wiedzą, że chodzi o milimetry. Czyli jeżeli mamy tutaj takie wymiary i tutaj mamy taki wymiar na przykład tego przedmiotu 80, to znaczy, że jest to 80 mm, czyli 8 cm. Gdybyście zmierzyli, przyłożyli linijkę i tutaj zmierzyli o ten odcinek, to wcale by wam 8 cm czy 80 mm nie wyszło, prawda? Nie o to chodzi. Rysunek może być dużo mniejszy, ale te wymiary odpowiadają tym, które są w rzeczywistości. Czyli podajemy w milimetrach, ale jednostek nie podajemy, po to, żeby one są oczywiste, a po drugie, żeby ten nasz rysunek był jak najbardziej czytelny. No, im mniej będzie dodatkowo jakichś elementów, liczb, prawda, tym łatwiej będzie taki rysunek odczytać. Tym bardziej, że są różne rysunki o różnym stopniu skomplikowania. Ten akurat może nie jest najbardziej skomplikowany, ale uwierzcie mi, że są takie, które są bardzo, bardzo skomplikowane i tam, gdyby tak się nagromadziło tych różnych wymiarów niepotrzebnych, jeszcze jednostek, to byłoby to praktycznie niemożliwe do odczytania. Liczby pisane są, wymiarowe są pisane pismem technicznym, którego wysokość wynosi minimum 33,5 mm. Pismo techniczne, starajmy się, my może tu nie jesteśmy jakimiś architektami, technikami, ale starajmy się pisać liczby właśnie
pismem technicznym i ta wysokość tego pisma to mniej więcej 3,5 mm, czyli żeby nie były zbyt duże, bo też nie będzie dobrze, ani nie były zbyt małe, bo też nie będzie dobrze, bo nie będzie je trudno odczytać. I tutaj jeszcze tutaj z tego zdjęcia ostatnia rzecz, że liczby wymiarowe nie dotykają liczb linii wymiarowych i są pisane na środku, na ich środku tych linii. No, ja się znowu tutaj przyniosę. Nie dotykają, widzicie, one są troszkę, ja tutaj może przybliżę i one są zawsze nad. Tak? O, są nad, nie dotykają, nie są na linii. I są pisane na środku, czyli jeżeli tutaj mamy taki wymiar, on zaczyna się tutaj tym grotem tej strzałki i kończy się tutaj, to jest środek, on jest na środku, tu również na środku, tak? I zawsze pisane są nad, tam potem będzie kolejne zdjęcie, ale ja już tutaj troszkę wyprzedzam, ale fakty nad linią. I tutaj, o ile przy tych wymiarach, o tutaj na dole to jest jakoś tak w miarę zrozumiałe, to przy tych bocznych, to pamiętajmy, że nad linią to jest o po tej lewej stronie, tak? Nie tutaj, tu jest pod. Tak? I zawsze w tą stronę piszemy. O, tak jakbyśmy się ustawili, no, z tej strony, jakbyśmy patrzyli na ten przedmiot, gdy wymiarowali, o, z tej tutaj. No tu mamy taki przykład, no, bardzo prostego przedmiotu, który został zwymiarowany. Jest to jakiś prostokąt, który ma 129 mm długości i 53 mm szerokości. Tu oczywiście brakuje jeszcze jednej rzeczy, o której powiemy za chwilę. Może się domyślacie jakiej, a jeżeli nie, to dowiemy się jakiej. No właśnie. Linie wymiarowe są cienkie, tak? Zakończone strzałkami, takimi grotami, takimi ładnymi, czarnymi i są rysowane w odległości od 10 mm od linii konturowych. To co są te linie konturowe? No, linie konturowe to są właśnie ten kontur, zarys, ten wygląd tego o przedmiotu, który wymiarujemy. Czyli ta odległość, o tutaj, tak, o, jeżeli sobie jakiś wymiar chcemy napisać, to ona musi wynosić 10 mm. No łatwo, bo to 10 cm, tak? 1 cm, przepraszam. Więc nie powinno być tu problemów. Natomiast, jeżeli zdarzy się tak, o, jak tutaj, że jakby dwie linie będą jedna nad drugą, bo tak trzeba, tu jeden mamy wymiar, a tutaj o ten cały duży drugi, to ta druga linia już nie 10 mm, ale 7, czyli troszkę bliżej, prawda? Pamiętając oczywiście o tym, że na środku, nad linią wymiarową, prawda? I tutaj jeszcze mamy tak zwane linie pomocnicze. Te linie pomocnicze, one nam po prostu, one mają tylko pomóc, one to nie są konturami przedmiotu, tylko mają nam pomóc zobaczyć, gdzie się dany wymiar, odkąd dokąd dany wymiar będziemy tutaj pokazywać, tak? I one zawsze wystają, widzicie, ja tu może troszkę przybliżę, o, tu sobie przesunę. One zawsze wystają, o, ponad te linie wymiarowe delikatnie. Nie kończą się razem z nimi, tylko troszkę wystają. To jest zwykle jeden do dwóch milimetrów, prawda? Zasady wymiarowania. Tutaj mamy taki przedmiot, i tutaj, zobaczcie, tutaj troszkę ciężko jest go odczytać, ale ja go spróbuję nakreślić. On zaczyna się o tutaj. W ten sposób. Tu ma taki długi, długi bok. Tutaj się kończy, potem idziemy w górę i jest, o, taki. O. Takie coś tu jest troszkę wężej, a tu jest troszkę szerzej. Tak? Takie coś podobne trochę do C, tylko to C jest tutaj ucięte. Zaczynamy od wymiarów najmniejszych. Czyli tam, gdzie najmniejszy wymiar, na przykład tutaj, zaczynamy od tego wymiaru. Potem po kolei można przechodzić do większych. Dlaczego? No dlatego, że zaczęlibyśmy od największego, no to potem by nam gdzieś po drodze by się pojawił ten mniejszy, mógłby nam ten obraz zaciemnić. No, taka zasada. Linie wymiarowe nie powinny krzyżować się z innymi liniami.
tutaj tego nie ma akurat tego pokazanego, ale no nie może być jednej linii, o, tutaj z drugą, tak? O, tu będzie jakaś jedna, tu druga. O, na przykład, o, dlaczego to 27 jest tutaj? No może tu. No dlatego, że ktoś mógłby sobie tutaj coś dorysować, tak, próbować, to 27 tutaj napisać, no to to byłoby, no tak, no, utrudniałoby odczyć, tak, już odczyt, więc lepiej tutaj to zrobić w ten sposób, ten wniosek tutaj podciągnąć, dociągnąć do końca boku i już jest. No i oczywiście rzecz bardzo, bardzo ważna. Nie podaje się wymiarów względnych. To znaczy takich, no, które już można po prostu czytać z wymiarów, które są już podane. Czyli na przykład, o, tutaj ta długość, widzicie, ona już ma taki największy wymiar, on wynosi 76. Ten wymiar jest potrzebny 25 i ten również, ale też to 30 już nie. No bo jeżeli dodamy sobie 25, dodać 21, to wyjdzie nam 46, no to jak odejmiemy od 76, to już no sami wiemy, że to jest 30, tak? No nie potrzeba już tego pisać. Unikamy takich zbędnych wymiarów, bo to jest duży błąd. Duży błąd, bo to nam zaciemnia właśnie obraz. Utrudnia nam odczyt takiego rysunku. Tutaj zresztą, tak jak się mogę doczepić, bo na koniec podziękuję pewnej pani, to tu był taki troszkę błąd, ale to chyba błąd przy pracy popełniony, nie wynikający z żadnej jakiejś tam niewiedzy. No, to chyba zamiana była, tu powinno być 14, to 27, prawda, bo bardziej do 27 pasuje tutaj niż do 14, ale to ja tutaj też kręcę dla was te filmiki i nieraz sam potem jak to jeszcze raz słucham, to sam widzę, że czasem się coś przejęzyczę lekko, coś no delikatnie powiem to, co nie ma wpływu na ogół, ale no tak to jest. Jak się coś robi, to czasem się i błędy zdarzają. Przechodzimy jeszcze do takich rzeczy, no właśnie. Pamiętacie ten pierwszy rysunek? O, jak go jeszcze tutaj cofnę. O, tu powiedziałem, że to nam czegoś brakowało. No właśnie, czego nam brakowało? No brakowało nam grubości. No bo to, że jest to prostokąt, to fajnie. No ale o, jak on ma mieć grubość? 5 mm? 10? No to robi różnicę. To zależy, co my robimy. Więc również przy wymiarowaniu podaje się grubość przedmiotu. Grubość przedmiotu podajemy w taki sposób, że stawiamy ten x i piszemy, oczywiście w milimetrach, podajemy taką grubość, prawda? Jeżeli otwór ma średnicę, otwór, widzicie, otwór ma średnicę, jeżeli przedmiot ma otwory, to są również pewne zasady, bo taki otwór trzeba również zmiarować. I teraz może nie będziecie tego robić, ale do waszej wiadomości, jeżeli średnica jest do 10 mm i mniejsza, czyli maksymalnie 10 mm, to po prostu te wymiary podaje się tak, że takie strzałeczki są skierowane do środka, tak, o tutaj, że one na pokazanie, że będzie o to będzie mierzone, tak, i jest tak zwane fi. Fi, takie przekreślone kółeczko i 8. To jest średnica. Średnica to jest o ten odcinek, tak? Ten odcinek o... Czyli jakbyśmy sobie wbili cyrkiel i chcieli go narysować, to gdyby średnica wynosiła 8, to rozwartość cyrkla musiałaby być 4, bo cyrkiel nam rysuje tylko o promień, tak? Połowę tej średnicy. Natomiast otwory powyżej 10 mm już wymiary podajemy w środku, strzałki są skierowane na zewnątrz i również mamy to fi tak zwane i podany wymiar. Tutaj z wiadomych względów, po prostu by się nie zmieściło, tak? No dlatego to z wymiarów, po prostu z powodów praktycznych się to tak podaje. No właśnie, tutaj już troszkę się powtarzam. No właśnie, widzimy, że tą grubość przedmiotu to x, średnicę to nazywamy fi właśnie, o, to jest to fi i promień r. Często też, tu jest troszkę, o, ta grubość przedmiotu to jest tutaj, prawda, troszkę się tutaj też pomyliło. Osie otworów do 12 mm zaznacza się liniami ciągłymi, cienkimi, o tutaj ciągłe są, tak, a tutaj punktowane cienki, czyli punkt i moje kreseczka, kropka, to są takie zwane linie punktowane, a tu są linie ciągłe. Dobrze, no i tutaj tamto może nie będzie was aż tak bardzo dotyczyć, ale to już jak najbardziej, no rysunek po zwymiarowaniu powinien być czytelny,
I tu jeszcze jedna, taka jedno z przykazań wymiarowania. Nie powtarza się wymiarów. Jeżeli ja tutaj zmierzałem, to mogli z tej strony podać wymiar, tak? No to po co ja tutaj, po co on tutaj niepotrzebny jest, tak? Ja już go stąd odczytam. A tutaj, no bo ktoś stwierdzi, a tutaj co będzie? No to wystarczy, że od 54 odejmę 34, tak? Czyli to pozostałe to będzie 20, tak? I tego wymiaru, widzicie, już tu się nie podało, nie był podany, bo on jest zbędny. Tak pamiętacie, tam było to 30 przekreślone, to tak samo, już nie ma, już jest prawidłowo. Gdyby ktoś to narysował jeszcze taką strzałkę i wymiar 20, no to byłby błąd, no bo wymiar jest niepotrzebny tutaj. No i tutaj na koniec, to jest fragment, bo to z YouTube'a pobrane, to zamiast sobie zdjęcia, z taka stronka, znaczy taka, no, taka, no ja wiem jak to nazwać, blog, firma, nie wiem. I tutaj pani Marioli Paluszek dziękuję za rysunki, jej rysunki, znaczy z jej prezentacji, które wykorzystałem w tej prezentacji, a bardzo, bardzo dużo mi pomogły. Mam nadzieję, że spotka się to ze zrozumieniem, dlatego że wykorzystałem to dla celów edukacyjnych, żeby was po prostu nauczyć czegoś. I na dzień dzisiejszy, na tej lekcji, proszę sobie jeszcze to przeczytać jeszcze raz, przeanalizować. Tutaj macie takie ćwiczenie, żeby sobie pokazać, które są którymi liniami. Natomiast w tym miejscu mamy takie ćwiczenie, żeby zmierzyć boki. Poćwiczcie to sobie, ja wam może nie będę to okazał tutaj, chociaż tam każą przerysuj dwie wybrane figury do zeszytu, z wymiaru, ale tutaj to na razie jest proste, nie będziemy sobie tego robić, ale sobie to przeanalizujcie jak najbardziej, szczególnie z tym fi, widzicie, prawda, z tym otworem. A na następnej lekcji sobie już przepraszam, przejdziemy sobie do tej strony 50 i do 51 i tam już będziecie mieli zadania do zrobienia. Na razie to dobrze się przygotujcie, tak? Zróbcie sobie to. Możecie oczywiście sobie ćwiczyć, możecie sobie coś tam narysować, wymiarować, możecie sobie w internecie też poszukać. Jest sporo takich rzeczy. A więc życzę wam powodzenia i do zobaczenia za tydzień. Kłaniam się i pozdrawiam was wszystkich.